Dobrze, więc jest to trzecia część moich rozważań dotyczących szans na bolszewizację ruchu kamradzkiego. Jeśli jeszcze tego nie uczyniliście, to zachęcam do obejrzenia części pierwszej i drugiej, do których linki znajdziecie w opisie tego filmu. Więc w tym weekendzie nie będzie streamów, nie będzie rozmów na żywo. Rozmów na żywo, które polubiliście. Tutaj ostatnia rozmowa z Aleksandrem Jabłonowskim była na żywo oglądana przez ponad 300 osób, bodajże chyba 370, taki był rekord, a mam nadzieję, że już w niedalekiej przyszłości podobne rozmowy będą się cieszyć jeszcze większą popularnością. Bardzo fajnie, że są takie rozmowy na żywo, gdyż staram się, oczywiście nie wszystkie, no ale część pytań, część komentarzy z czatu jakoś tam wplatać w tą rozmowę, żeby był ten kontakt właśnie pomiędzy wami a osobą, którą czy też towarzyszem, którego zapraszam. No ale ze względu tutaj na pewne problemy z organizacją czasu, no w najbliższych dniach będą takie właśnie filmy nie na żywo, ale mogę obiecać, że już wkrótce wrócimy do normalnego trybu nagrywania filmów. Ten cykl filmów, które tutaj prezentuję, zatytułowałem bolszewizacja ruchu kamradzkiego, ale tak naprawdę ten ruch kamradzki jest jakimś tam pretekstem, jakimś tłem do nagrania tego filmu. Tak naprawdę treścią, zasadniczą treścią tego filmu jest, jak budować ruch komunistyczny. I akurat ze względu na fakt, że w tym momencie odczuwam pewną tutaj bliskość polityczną wobec najważniejszej dla mnie sprawy, bo uważam, że wojna spowodowana wspieraniem banderowskiego rządu przez rząd polski, co doprowadzi także do kryzysu gospodarczego, który to kryzys uderzy w polskiego pracownika, który to pracownik może stracić pracę, który to pracownik w wyniku drożyzny może mieć problemy tutaj z zamknięciem budżetu domowego, który to pracownik w końcu może marznąć w czasie zimy, która już się zbliża. Dobrze, więc dzisiaj chciałbym porozmawiać o sprawie pewnego językowego sekciarstwa. Językowego sekciarstwa, no jak widzicie tutaj to zdjęcie tak zilustrowałem takimi ruchami o rodowodzie marksistowskim. Tutaj są te właśnie, jest młot i sierp, symbol rewolucji październikowej. Są hasła antykapitalistyczne, jest hasło all comrades, no tutaj to jest to słowo, które zareklamowałem w czasie ostatniej rozmowy z Marcinem Osadowskim i Aleksandrem Jabłonowskim, mówiąc, że ja też już jestem comrade, że jestem comrade Michael. No ale jak widzicie, comrade Michael ma także, no to słowo comrade jest także wykorzystywane tutaj na tej grafice. Mamy właśnie all comrades, czyli wszyscy kamraci, można by powiedzieć, wszyscy kamraci tutaj i mamy tą właśnie flagę tęczową, a obok flagi tęczowej mamy flagę transgender. Dla tych, co nie wiedzą, te barwy transgender to jest to właśnie białe, różowe i niebieskie. No więc tutaj jest ta kwestia, kilka kwestii, które chciałbym poruszyć. Pierwsza to temat, który już poruszałem swojego czasu z towarzyszem Arkiem w rozmowie na kanale, która była jakieś 3-4
tygodnie temu bodajże, to była rozmowa dotycząca stosunku społeczności LGBT wobec trwającej wojny na Ukrainie i doszliśmy do bardzo smutnego wniosku, że niestety większość tej społeczności LGBT, czy też LGBTQI+, czy jak tam to idzie, no to większość tej społeczności niestety wspiera bezkrytycznie amerykański imperializm. No tutaj właśnie, co prawda tutaj tych zdjęć nie ma, no ale dość tutaj powiedzieć o Paradzie Równości, która miała miejsce w Warszawie i na tej Paradzie Równości to właściwie mieliśmy takie no bezczelne i nachalne promocje banderyzmu, której esencją była na przykład solidarność wyrażona z batalionem Azow. No widzimy no tutaj jak wielkie pomieszanie pojęć i jak wielkie pomieszanie pojęć no tutaj następuje. No dość powiedzieć, że członkowie batalionu Azow to są osoby inspirowane ideologią nazistowską i tę ideologię nazistowską łatwo tutaj zobaczyć, wystarczy tych ludzi rozebrać. Mają tatuaże odwołujące się wprost do tradycji III Rzeszy i gdzie w tej III Rzeszy no, społeczeństwo właśnie homoseksualistów i inne mniejszości seksualne brutalnie represjonowane, to powiedzieć za mało, no bo to właściwie nie były represje, to po prostu była eksterminacja, no więc tutaj właśnie wydaje mi się, że homoseksualiści zamordowani w III Rzeszy tylko za fakt, że byli homoseksualistami, no wstydzą się z faktu, że dzisiejsza społeczność LGBT no solidaryzuje się z nazistami, z batalioną Azów, ale właśnie dlatego, że takie fakty mają miejsce, to towarzysz Michał nie chce mieć nic wspólnego z tym środowiskiem, no nie chce mieć także nic wspólnego ze wszystkimi tymi marksistami, którzy próbują tutaj dokonywać jakiejś próby infiltracji tego ruchu, no pamiętacie zapewne jak to tutaj, no Polska Partia Robotnicza, którą towarzysz Michał chciał tworzyć, no Polska Partia Robotnicza, która miała zrzeszać robotników, organizować tych robotników, być taką partią robotniczego protestu, no nie zanotowała, o ile mi wiadomo, no żadnego zorganizowania żadnego robotniczego protestu, za to swego czasu sporo uwagi poświęcała tym sprawom tęczowym. No ja tutaj posypując głowę popiołem, też mogę powiedzieć, no że jeszcze w czasach, kiedy ja byłem członkiem PPR-u, także te sprawy tęczowe się tam pojawiły, no ale ja wtedy no jeszcze nie wiedziałem, jak bardzo to jest szkodliwe dla ten trzeba coś poznać, żeby zrozumieć, no. No więc dobrze, ale dlaczego ja ilustrując tutaj moje rozważania na temat kamratów, pokazałem innych kamratów tęczowych. No, chodzi tutaj o pewne specyficzne formy dialogu stosowane przez te środowisko określane tak nowoczesnym terminem woke. Ten woke to jest oczywiście zjawisko dużo szersze niż ta społeczność LGBT, no ale ten woke charakteryzuje się takim fanatyzmem i brakiem możliwości politycznej debaty. To właśnie ta brak możliwość politycznej debaty jest symbolizowana takim terminem cancel culture. Więc właśnie ten takie, że z osobą, która ma inne poglądy, po prostu się nie dyskutuje, po prostu się ją niszczy poprzez właśnie donosy tam, gdzie pracuje, żeby ta osoba została zwolniona. Jeśli jest to osoba jakoś tam wypowiadająca się publicznie, to ograniczyć jej możliwości wypowiedzi publicznej, no i te właśnie każdy, kto miał nieprzyjemność
prowadzić dialog, czy też pseudodialog z osobami z tego środowiska, no to no na pewno... No nie wiem, czy każdy. No ja mogę powiedzieć o własnych doświadczeniach. No własne moje doświadczenia są takie, no że tutaj istnieje pewna policja lingwistyczna, że człowiek wypowiadając się, no cały czas jest jakoś tak właśnie no, poprawiany, że tutaj właśnie no, nie należy, należy stosować poprawne końcówki i w ogóle cały ten dialog, cały ten cała ta właśnie dyskusja musi być prowadzona zgodnie z tym nowym, z nowo obowiązującą tutaj modą językową. No i to jest taka właściwie polityka zero tolerancji. Zero tolerancji dla osób, które mają inne poglądy. Zero tolerancji dla osób, które no, nie dostosowują się do tych nowych zwyczajów językowych. Więc ja dostrzegam tutaj dwa problemy. Dwa problemy dla ruchu komunistycznego. No pierwszy i główny problem to jest oczywiście sprawa celów tego ruchu, które w moim przekonaniu są to cele rozbieżne z celami ruchu komunistycznego. No nagrałem na ten temat sporo filmów, kiedy występowałem z PPR-u, czy też bezpośrednio przed wystąpieniem z PPR-u, bo też w końcu te moje filmy na temat społeczności LGBT były takim pretekstem do tego, żeby właśnie tam przeprowadzić na mnie nagonkę w ramach partii, którą stworzyłem. Chcę tutaj jasno zostać zrozumiany. No, o ile ja dostrzegam pewne kwestie, załóżmy, nietolerancji wobec na przykład tych mniejszości seksualnych i potępiam represje wobec tych środowisk i jeśli te środowiska są represjonowane, wyrażam z nimi jakąś tam formę solidarności po prostu jako człowiek, jako humanista, jako osoba, która nie chce, żeby ktoś inny był represjonowany za jakieś tam takie sprawy czy coś. Ale to, że ja się utożsamiam z kimś, kto z jakichś tam względów jest represjonowany, nie znaczy, że ja popieram wszystkie postulaty tego ruchu. Ja właściwie większość postulatów tego ruchu nie popieram. Nie popieram tych kwestii właśnie takiej rewolucji kulturalnej mającej na celu właśnie zmian językowych. Nie popieram ingerowania tutaj w wychowanie dzieci. Nie popieram tutaj dostępu tych różnych tych blokerów hormonalnych dla osób mających lat kilkanaście, czy nawet dla dzieci. Nie popieram w ogóle tego promowania jakiejś takiej szuri, gdyż ja stoję na gruncie biologii, no, że płeć ma charakter biologiczny, ma charakter binarny, że istnieją dwie płcie i po prostu no, wszyscy ci, którzy twierdzą, że tych płci jest więcej, no ja to traktuję jako tam formę zaburzeń emocjonalnych, zaburzeń psychicznych, no to jest kwestia nie tyle dyskusji o charakterze politycznym, co raczej wizyty u psychiatry, no więc ja, ale równocześnie chcę jasno podkreślić to, że ja uważam kogoś za osobę chorą psychicznie, nie oznacza, że ja popieram szczucie na tą osobę, bicie tej osoby, represje wobec tej osoby, zwalnianie tej osoby z pracy, czy też jakąś tam dyskryminację wobec tej osoby w transporcie publicznym, przy wynajmie mieszkania,
mieszkania i w wielu różnych formach. Nie, 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 nawet osoby chore psychiczne zasługują na szacunek, ale należy to rozróżnić. No, osoba chora psychicznie jest osobą chorą, po prostu to nie jest miejsce dla komunisty na działalność polityczną. Więc jakby to jest mój temat, no, że ja się z postulatami tego ruchu nie identyfikuję, ale ja się przede wszystkim nie identyfikuję z tą sekciarską postawą. Sekciarską postawą, która została zaimplementowana do ruchu komunistycznego, czy też pseudokomunistycznego, ruchu komunistycznego, który właśnie ze względu na fakt, że został poddany temu wokistowskiemu praniu mózgów, stał się pseudokomunistyczny i ze względu na to jest dzisiaj niezdolny do realizowania swojej misji, gdyż celem i misją ruchu komunistycznego jest budowanie ruchu protestu, jest organizowanie klasy robotniczej. I żeby tą klasę robotniczą budować, żeby w ogóle budować jakikolwiek masowy ruch, to trzeba mieć tą swobodę używania języka i swobodę debatowania. No, nie da się zbudować masowego ruchu politycznego, który miałby charakter demokratyczny i żywy. No, ja nie wierzę w jakieś takie właśnie totalitarne wizje, że jest jakiś jeden wódz, który będzie narzucał i pilnował, że jest sobie tam jakaś właśnie, już nie będę wymieniał nazwisk, ale że jest sobie jakaś tam liderka środowiska właśnie tęczowego i ona będzie z pozycji takiego totalitarnego autorytetu mówić jak jest i wszystkich, którzy ośmielają się temu przeciwstawić, to są do zniszczenia, do skancelowania, do zaszczucia i tak dalej. Więc i teraz do sedna. Gdybym ja był właśnie takim wokistowskim, marksistowskim świrem, to jakakolwiek próba dialogu z osobami takimi jak właśnie Aleksander Jabłonowski, byłaby w ogóle niemożliwa. Już sam fakt w ogóle tutaj zaproszenia Aleksandra Jabłonowskiego na kanał Odrodzenie Komunizmu, to już byłby wyrok. No jak ty tutaj właśnie kompromitujesz myśl komunistyczną, ten człowiek w końcu powiedział tyle różnych rzeczy, ma takie złe poglądy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest ideologia zabójcza. To jest ideologia zabójcza dla ruchu komunistycznego, gdyż ja wychodzę z założenia, że trzeba rozmawiać z tymi, którzy prowadzą jakąś tam działalność antysystemową i my prowadząc działalność rewolucyjną także prowadzimy działalność antysystemową, więc z ludźmi, którzy prowadzą podobną działalność warto rozmawiać. Warto rozmawiać. To nie znaczy, że my mamy przyjmować ich poglądy, to nie znaczy, że oni mają przyjmować nasze poglądy, ale jeśli my nie potrafimy rozmawiać z ludźmi, którzy tak jak my decydują się na walkę z tym systemem, to my z nikim nie jesteśmy w stanie porozmawiać. I oczywiście niektórym to nie przeszkadza. Niektórym nie przeszkadza fakt, że działają w jakiejś tam małej organizacji, czy nawet nie działają w organizacji, że po prostu są takim rozproszonym atomem, którego jedyną formą aktywności jest jakaś tam Facebook i jakieś tam zamknięte bańki. Ale moim celem jest właśnie ta teza 11 o Feuerbachu się skłania, że właśnie tutaj filozofowie do tej pory zastanawiali się, jak interpretować świat, a chodzi o to, żeby go zmienić. Więc jeśli ja chcę zmieniać ten świat, nie jestem naiwny i doskonale wiem, że żeby zmieniać świat, trzeba mieć
poparcie, trzeba mieć organizację, trzeba mieć ruch społeczny, masowy ruch społeczny, a budowa masowego ruchu społecznego to jest niestety sztuka przekonywania innych do swoich poglądów i przekonywanie nie polega na tym, że ta osoba, z którą dyskutujemy jednego dnia czy w ciągu jednej rozmowy od razu we wszystkim przyzna nam rację. To jest proces złożony, długotrwały i po prostu, no, żeby ten proces w ogóle miał szansę zaistnieć, żeby właściwie ktoś tam na przykład ze środowiska kamrackiego w czymś tam się z towarzyszem Michałem zgadzał, to ja muszę uznać, że są pewne tematy, co do których, no, muszę zaakceptować nie tylko to, że mamy różne poglądy. Muszę zaakceptować to, że część tych poglądów, czy też wypowiedzi, które oni tam prezentują, to są poglądy reakcyjne, wsteczne. Te wszystkie właśnie tam wypowiedzi o charakterze antysemickim, jakieś żarty, czy też wypowiedzi o charakterze homofobicznym. Mnie osobiście te rzeczy kują w uszy, no to mi się to nie podoba, no nie podoba mi się fakt, że prowadząc rozmowę z kimś, no ktoś w mojej obecności, nie wiem, tam na przykład rozmawiałem z Mariuszem Świdrem, no i Mariusz Świder w czasie tej rozmowy kilkukrotnie powiedział pewne rzeczy na temat Związku Radzieckiego, z którym ja się nie zgadzam. I oczywiście w innej sytuacji ja bym chętnie tutaj podjął polemikę, debatę i moglibyśmy na temat Związku Radzieckiego podyskutować kilka godzin. Ale dzisiaj moim tutaj celem jest budowa masowego ruchu sprzeciwu wobec banderyzacji Polski. I w takiej sytuacji, no, czasami trzeba się ugryźć w język, czasami trzeba zaakceptować. No oczywiście, no, ktoś może powiedzieć, że jest to forma konformizmu. Ktoś może powiedzieć, że jest to forma konformizmu. Ja nawet się mogę z tym zgodzić, że jest to forma konformizmu. Konformizmu, który służy większej sprawie. Więc ja w tych wszystkich sporach, w tych wszystkich sprawach, które różnią mnie od środowiska kamrackiego, bo ja od razu chcę podkreślić, mnie, że... Żeby to nie było jakieś takie binarne, jak tutaj używamy tych modnych terminów, no, że są dwa stanowiska. Jest jedno stanowisko osoby, która całkowicie tutaj reprezentuje te wszystkie poglądy środowiska LGBT. Jest, załóżmy, ktoś taki jak jakiś taki typowy kamrat, który te wszystkie sprawy nie akceptuje. Towarzysz Michał jest po środku. Towarzysz Michał z jednej strony w większości tych postulatów ruchu LGBT nie popiera, więc to mnie, załóżmy, łączy z kamratami, ale równocześnie ja odrzucam tą jakąś taką, no, niepotrzebną, wulgarną formę obrażania tych środowisk, jakichś żartów homofobicznych, jakichś takich niepotrzebnych ja po prostu uważam, że tamtym należy współczuć, że no jest to jakaś tam desperacji, ta desperacja popycha ludzi w kapitalizmie do wielu różnych rzeczy, które także są w pewnym sensie zbrodnią kapitalizmu, no to, że ludzie właśnie nie widząc sensu swojego życia w kapitalizmie popadają w różne nałogi, popadają w narkotyki, popadają w alkoholizm. Często to się kończy samobójstwami, często to się kończy depresją i wydaje mi się, że jakąś tam formą takiej właśnie mieszanki właśnie troszkę narkotyków, troszkę depresji, troszkę jakiegoś tam to wszystko na takiej glebie
człowiek, który zetknie się z jakimiś tam coachami, tęczowymi coachami, których jest pełno w mediach społecznościowych, no jest właśnie poprzez to osłabienie narkotykowe i osłabienie, no tą taką sytuację takiego zgnojenia w społeczeństwie kapitalistycznym, że on jest podatny na tą właśnie szurię, więc ja raczej zamiast wyśmiewania się jestem za tym, żeby podać rękę i współczuć, no. Więc to jest jakby ta zasadnicza sprawa. Więc ja pewne te rzeczy kują mnie w uszy, ale równocześnie, no, ja nie będę się przez to obrażał publicznie i powiem, ponieważ powiedziałeś tutaj pewne rzecz homofobiczne, to ja demonstracyjnie kończę naszą rozmowę i w dodatku ta rozmowa nie zostanie opublikowana, gdyż ona jest coś tam. To nie, to nie jest Towarzysz Michał. Towarzysz Michał organizuje te rozmowy, żeby poznać kogoś, ale także, żeby te rozmowy, no, były możliwością debaty przede wszystkim o charakterze antykapitalistycznym. I dla mnie jakby fundamentem antykapitalizmu są sprawy ekonomiczne, więc o ile ja jestem w stanie udać, że nie słyszę jakiegoś antysemickiego żartu, mogę udać, że nie słyszę jakichś tutaj homofobicznych stawek, to w momencie, kiedy Marcin Osadowski tutaj zaczyna promować korwinowską propagandę, właśnie propagandę takiego kapitalistycznego egoizmu i indywidualizmu, to już jest ten moment, że należy zareagować i podjąć debatę, czyli to właśnie te byt kształtuje świadomość, te kwestie bytowe, ekonomiczne, to ile zarabiamy, to w jakich warunkach mieszkamy, to ile pracujemy i tak dalej. To są te sprawy, na które warto dyskutować i nie można tutaj odpuścić, a równocześnie inne sprawy odpuścić można, więc nie wiem, co sądzicie, towarzysze, o tej mojej strategii. Zdaję sobie sprawę, że pewnie nawet nie tyle, że jakby że to jest pewien temat kontrowersyjny, który na pewno niektórych może zniechęcić do towarzysza Michała i powiedzieć, o towarzyszu Michale, no zawsze ciebie szanowałem, tego tamtego, no ale teraz, ponieważ zbyt dużo tutaj na kanale jest takich dziwnych ludzi, to ja już nie chcę mieć z tobą nic wspólnego. Ja powiem więcej. Ze względu na fakt, że zdecydowana część marksistowskiej lewicy albo milczy, bo się boi, albo milczy, bo po prostu nic nie robi, albo część tych tak zwanych marksistów, no oni może nie popierają na to wprost, ale jednak to swoją tutaj aktywność publiczną, no jakoś tam da się to wprowadzić w to popieranie NATO poprzez na przykład jakąś taką radykalną krytykę Putina, zbrodniarza Putina, zbrodniarz wojenny Putin i tak dalej, no więc no, w sytuacji takiej weźmy sobie tą trockistowską NPA, no oni wprost no, popierają ten właśnie pomoc militarną dla Ukrainy. Oni się określają jako trockiści, tacy trockiści właśnie, którzy pełno używają tych tęczowych flag, a równocześnie nie mają żadnego problemu z tym, żeby wzywać do militarnej pomocy dla Ukrainy, takiej Ukrainy, jaka ona jest, czyli tej Ukrainy, w której ta ideologia nazistowska jest bardzo popularna. I nie muszę chyba tłumaczyć, no, jak w przeszłości ten nazizm się kojarzy, no także kojarzy ze społecznościami tymi właśnie, bo tutaj jest kwestia antysemityzmu. No dobra, no można mi zarzucić, że o, ty promujesz antysemityzm, bo zapraszasz Aleksandra Jabłonowskiego, który tam został zamknięty coś tam za spalenie statusów kaliskich.
Ale kim ty jesteś, żeby krytykować towarzysza Michała? Kim ty jesteś, szmato, która popiera nazistów z bataliona Azow, którzy mają wytatuowane swastyki? Ty chcesz mi gadać o antysemityzmie? Ty, gnoju, który popiera Banderę odpowiedzialnego za pogrom Żydów w Lwowie, za tych wszystkich kolaborantów ukraińskich, którzy organizowali Holokaust na Ukrainie, czy też pracowali w obozach koncentracyjnych w momencie zagłady Żydów. Wy nie macie jakiegokolwiek moralnego tutaj prawa do krytyki i tak dalej. Dobra, więc temat jest szeroki, pewnie go tutaj nie wyczerpałem, no chciałem tylko jakoś przedstawić no, zarys tej mojej strategii, no, że po prostu, pewne rzeczy, jeśli chcemy wykorzystać tą ogromną szansę, no bo nadchodzący kryzys gospodarczy jest tą szansą, żeby docierać z przekazem radykalnie antykapitalistycznym do mas, właśnie takich mas skupionych w ruchu kamradzkim, no to nie można mieć wszystkiego, no więc trzeba od czasu do czasu przymknąć uszy na niektóre rzeczy, które nam się nie podobają, żeby równocześnie nie stracić możliwości z dotarciem z tym przekazem radykalnie antykapitalistycznym. Pozdrowienia, towarzysze!